Siman, z tej strony Krzychu, witam na kanale Graj Budapel. Oczywiście pozdrawiam moich widzów. Dostałem paczkę, ale drogo. Kupiłem najtańszą dostępną, ale drogo, kartę pamięci do PlayStation 1, którego tu tutaj widzicie. Zaraz sobie ją sprawdzimy, bo tam opinie są różne. Ciekawy jestem, czy to rzeczywiście jakoś działa, czy nie. Zaraz sobie sprawdzimy, tak jak mówiłem. Oczywiście, że na PS2 to sobie sprawdzimy. Później przełączę konsolę i również na Play'u 2 zobaczymy, jak to wszystko działa. Ja mam w oryginale, czy w oryginale, w moim Play'aku mam taką memorkę, nie wiem, chyba widać. Muszę, o, takie coś. 1 mega niby, ale tu jest chyba tylko 15 bloków pamięci standardowe. Zobaczmy. Bo nawet nie pamiętam. I to jest zajęte wszystko przez Action Replay, który mam na pirackiej płycie. Można sobie tam kody wbijać i tak dalej. No zobaczmy. Na mojej oryginalnej karcie, znaczy oryginalnej, na mojej starej karcie, widzicie? Tutaj jest. Którą się tu wchodził, już zapomniałem. Dobra, o. Widzicie? Exploder CD. No. I wszystko jest zapełnione ten. Jak to się wchodziło, kurde, w te dodatkowe delete może, o. I teraz powinno się dać wybierać. Czemu nie chodzi, patrz, że nie mogę tego wybierać? Nie wiem, nie pamiętam, jak to się to robiło dokładnie. Powinno się przechodzić padzikiem i to. I to. Nie. Chyba nie pad mi tu chodzi. No nieważne. Mam zapełnioną tą kartę pamięci całkowicie. Także potrzebuję drugie, a oryginały karty pamięci do Play 1 potrafią kosztować stówkę. Także zamówiłem, odpakujmy. Nie wiem, czy tam będziecie widzieć, ja to próbuję tak zrobić, żebyście widzieli. Może bez noża. Może to rozerwę. Karta kosztowała, zaraz zobaczymy ile. 13 chyba złotych. Gdyby było trochę za głośno, to sorry, bo jestem blisko głośnika. Wygląda to tak, pod kolor oryginalnego playaka, chociaż mój jest pożółknięty, kosztowało, nie wiem czy będzie widać, z wysyłką 23,19, czyli karta 13,20, a wysyłka resztę. Tak to wygląda. O, Vares 1 mega. PlayStation 2 i PS2. Tu jest takie, nie wiem czy to zobaczycie. O, tu na tym białym pasku. Dobra, rozpakujmy to. Jest karta. Leciutka jak papier. Zapodamy sobie oczywiście jakąś grę i sprawdzimy, czy te savey będą działać. Co tu z tyłu w ogóle pisze? Nie wystawiać produktu na wysokie temperatury, dużą wilgotność i takie tam pierdoły. Dobra. Zapodajemy kartę. Jaka biel, kurde, w porównaniu z moim pożółkłym padikiem, a padzik jest trochę bielszy. Dobra, zapodajmy, czy on w ogóle wykryje. A ja łyczek kawki w tym czasie dupnę. Dobra, no zobaczmy. Będzie jakiś odzew. Mamy niby kartę pamięci. Jak tam do tych bloków się wchodziło? Nic nie mogę na razie zrobić. Także save'a musimy jakiegoś rypnąć. No to mam tutaj, akurat wziąłem do testów Gran Turismo oryginał. To sobie wrzucimy. Widać różnicę kolorów. Raz był wybielany, ale się nie udało wybielanie. Pozostały plamy. Książeczka na bok. I zarzucimy sobie Gran Turismo. Teraz się napiję kawy.
Słynny komunikat o piratach. Nie wiem, czy się da przyspieszyć ten filmik, a może niech sobie leci. Trzeba będzie pewnie jakąś licencję zrobić, żeby zasejwować. Nie wiem, czy się da przyspieszyć. Spróbuję. O, poszło. Znalazło memorkę, jak widzicie. Weźmiemy sobie angielski. No i weźmiemy sobie Gran Turismo. Jakąś licencję, byle jaką najłatwiejszą. Save. Zobaczymy, czy save się przyjął na karcie. Licencję. Najłatwiejsze, co może być. To poczekajcie jeszcze chwilę. Miałem wyłączyć głośnika w kompie. Mi się odbił dźwięk. Start i stop, czyli jazda, ruszanie i hamowanie, tak? Czyli jazda i hamowanie. Wypniemy tą licencję i wyłączymy konsolkę, zobaczymy, czy się save'nęło. Jeśli się save'nęło, no to bardzo dobrze. I uruchomimy tego save'a, nie? Zobaczymy, czy jest OK. Kiedyś furorę. Na początku była nieznana, nigdy nie chciał kupować. A potem się rozeszło. Chociaż te licencje to mnie dobijały. Dobrze hamował. Jeszcze trochę. jeszcze ten. Zawiodłem. No to nic. Save'a będzie można chyba zasejwować, znaczy save'a, bo replay'a. Save, replay. Patrzymy. Memorka i pierwsza, bo drugiej nie ma. Dwa bloki. Niech będzie na trzy bloki. Ile chcesz użyć? Mogę jej użyć wszystkich, nie? Ale no nie, bez przesady. Weźmiemy sobie 5 bloków. New file, jedyneczka. Diving. Gdzie to było? W tym teatrze? Kurde, później czy gdzieś tam zaraz sprawdzimy. Save'uje się. Ciekawe będzie z dwójeczką współpracowało. Nagra z jedynki. Zobaczymy zaraz sobie. Wyłączę konsolę. Dobra, mamy. Zasejwował się exit. Exit. I robimy sobie... Wyłączymy konsolę. Otworzymy, włączamy menu i zobaczymy, czy save'y są. Memorka. Są save'y. To jest traktowane jako jeden save, nie można przełączać pomiędzy nimi. I co, mamy te 1 mega niby pisze, to jest 15 bloków, czy tu jest więcej tych bloków? No ciekawy jestem. No dobra. Zamknę, zobaczymy sobie, czy te save'y w ogóle działają na grze. Trochę przydługi ten filmik chyba będzie, no ale dobra. Sprawdźmy. To tak a propos, dzisiaj planuję live'ik wieczorem. Gdzieś koło 20, myślę, tylko nie wiem jeszcze z czego. Chciałbym pograć w, nie wiem, w co, w Saturna może. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli. Przyspieszymy. O, wyszukujemy memorkę. Ale wyszukujemy memorkę i prosi o język powinno, ale nie, bo systemu, że mnie chyba nie... O, tutaj mamy replay. Systemu nie zapisywałem jakoś. Load, replay, memory card, pierwsze. Mamy.
Ładnie. Zobaczmy, czy jest wszystko ok. I przełączamy się na PlayStation 2 zaraz. I zarzucimy sobie inną grę, nie Gran Turismo. Tylko jakąś inną, zobaczymy. Teraz wszystko działa. Wygląda to na razie ok. Karta działa. Jeszcze tylko wyłączę, jak mówiłem, czy nie mówiłem. Wyłączę na końcu filmik, znaczy wyłączę, zrobię cięcie po prostu po godzinie, wyjmę ją z konsoli, położę gdzieś z boku, po godzinie ją z powrotem włączymy i zobaczymy, czy ona te sejwy utrzymuje w sobie, bo z takimi oryginałami, no to nie wiadomo, nie? No i tyle, zasejwowało się replay. Się zasejwował. Dobra, to ja robię cięcie. Przełączam się na PlayStation 2. Dobra, mamy podłączonego playaka dwójkę. Zarzucę mu tą kartę. Włączymy. No i gierka od Krystiana z kanału Mini Machines. Dzięki Krystian, jeszcze raz pozdrawiam Cię. Heart of Darkness. Widać? Chyba widać. Grałem w nią na live kiedyś, właśnie nie miałem karty pamięci miejsca i doszłem do połowy na live i niestety musiałem skończyć, ale mogłem też na PS3 przecież uruchomić i sejwować normalnie na dysku twardym. No nieważne. Się gra na Play 1, to jest jakoś tak. Weźmiemy sobie to Gran Turismo. Lepiej się gra na PS1. Dysk. Pierwszy, czekajcie. O. Dysk jeden z dwóch, ale jeszcze sobie zerkniemy na tą kartę pamięci tutaj, gdzie to jest. Gdzie to było? Browser. Już sobie pozapominałem. No mamy jakąś memory card 1, enter. I mamy GTR Play Data, dokładnie. Czyli jest, no dobra. Czyli ok. To sobie zarzucamy gierkę teraz. I zobaczmy. I zobaczmy. Na tym plejaczku to ja mam zamontowany tutaj ten, jak się nazywa ta kieszeń do internetu. Wyleciał mi z głowy teraz. Network adapter tutaj mam zamontowany. To oczywiście chiński nie ma wtyczki na skrętkę, ale obsługuje dysk twardy i mam na dysku twardym tam parę gier. Jak kto oglądał live, to widział. Mam tego open loadera, pozrzucane gry na dysk. Fajna, wygodna sprawa, tylko trzeba mieć właśnie kartę z MacBootem, Free MacBootem, nie? Żeby to wszystko działało, nie? Nie znalazłem data, więc, bo nie mam save'a, nie? Więc kartę wykryło na pewno. O, weźmiemy sobie tutaj opcję i zmienimy sobie coś. Current game to nie. New game. Poczekaj, tutaj coś zmienimy, żebyśmy mogli save'nąć. Opcje. Difficulty weźmiemy easy. Control tak, sound weźmiemy sobie stereo i do połowy niech będzie. Save'niemy, nie? O. Okej. I teraz sobie, gdzie jest save? Gdzieś tutaj był.
Quitnie. Load game. Wiesz, co to było? Quit. Ale gdzie ten save był? Aha, to był chyba w górnym menu. Tutaj. Save. Jeden blok potrzebny. Press start button to save. No to stajemy starta. Save'uje się. I zasejwowało się. I fajnie. No to teraz możemy sobie wziąć, wyjść do menu. Już ta tacka troszkę nie domaga. I zobaczmy, się sejwnęło. No i dobra, mamy browsera i zobaczmy. Memory card 1. No i mamy Heart of Darkness. Zrobiono 8 kB, zajmuje. Tutaj mamy 40 kilobajtów, kilobitów. No dobra. To teraz wyłączam się na godzinkę. Podłączę z powrotem Playa 1. I sprawdzimy, czy te savey się fajnie zapisały. Oczywiście wyjmę tą kartę pamięci na godzinę i zobaczymy, czy ona trzyma to save, czy nie trzyma. No to widzimy się zaraz po cięciu. Dobra, godzina minęła. Zarzucamy. Zmieniłem już konsolę, zarzucamy tą kartę i zobaczmy, czy są zapisy, czy gdzieś się nie ulotniły z taniego układu. Mam tam coś włączone. A, Gran Turismo jest włączone. Poczekajcie, bo Gran Turismo jest włączone. Trzeba wyjąć. Powinienem wyjąć płyty. Resecik. Gran Turismo, żeśmy sprawdzali, to jak będzie save zapisany, no to dobrze, to fajnie. Jeszcze tylko Heart of Darkness załączę, zobaczymy, czy nam się te opcje w grze, połowę dźwięku i tak dalej, easy utrwaliło. Memorka. No jest. Jest Heart of Darkness, jest Replace GT. Dobra. No. Tak, it. Dobra, zarzucimy sobie Heart of Darkness. Pierwszy dysk, właśnie, żeby zobaczyć, czy ten. Czy nam wykryje te save'y wszystkie i będę kończył, no bo co tu dużo więcej robić, nie? Jeśli będzie dłuższy czas trzymać ta karta, te zapisy, no to jak najbardziej za 13 taka można ją sobie zakupić. No tak jak mówię, oryginalne karty Sonoskie 15 bloków to potrafią kosztować 90 zł, nie? A może i więcej. Widziałem takie ceny 9 dych, ale może na pewno taniej też się da kupić czasami. Ale przeważnie trzeba się tak liczyć z kilkudziesięcioma złotymi. No zobaczmy sobie, czy nam wykryje fajnie ten save'y. Checking progress loading from memory card. Yes, load successful. Czyli mamy opcję, zobaczmy sobie te opcje, czy nam się fajnie tutaj. Stąd był na pół. No tak jest mniej więcej. Reset zrobiłem. Difficulty na easy. No tak jest. No to zajebiście. Czyli karta pamięci zdała. Egzamin to jest coś takiego, Wares, to nie jest jakaś reklama, nie? Tylko
Jakby sobie ktoś był zaciekawiony kupić, to jest coś takiego, znajdzie na... Ale drogo, tak jak mówiłem, to nawet dzisiaj było tyle. Przypominam o live'ie dzisiejszym. Dzisiaj jest sobota, oczywiście, 10 grudnia. Nie wiem, co włączę. Napiszcie w komentarzach, jak chcecie jakąś platformę. Do wyboru: Wii, PS3, Dreamcast, Saturn, Mega Drive, Arcade, Xbox Classic, PS2, PS1. Także no, PS5, Xbox Series X też, ale wolałbym. Chyba że 360 odpalimy tego Brudasa, tego tam kiedyś czyściłem. Także tyle na dzisiaj z filmów live wieczorem. Trzymajcie się. Łapa do góry. Na razie.